Czy zadania domowe powodują u uczniów otyłość? Kwestia tego, na ile zadania domowe są skuteczne, spełniają swoją rolę i pomagają utrwalać materiał, pozostaje od dawna kwestią dyskusji. Coraz więcej badań pokazuje jednak, że, szczególnie w obecnej formie, niekoniecznie przynoszą one korzystne rezultaty. Ciekawe wyniki otrzymali np. badacze z Uniwersytetu Montrealskiego. Wedle nich zadania domowe, które zajmują uczniom więcej niż pół godziny dziennie, znacząco do niezdrowego poziomu podnoszą u nich poziom stresu, a zjawiskiem powiązanym z tym stresem jest rosnący poziom np. otyłości. Zaczynam od tej anegdoty, bo chciałbym się dzisiaj przyjrzeć systemowi edukacji. Myślę, że wielu z nas dostrzega, że jest to system daleki od ideału. Składają się na to oczywiście różne czynniki, od niedofinansowania po częste reformy w tym obszarze. Niemniej to, czemu chciałbym się dzisiaj przyjrzeć najmocniej, to samemu sposobowi edukowania, który w wielu obszarach nie sprzyja naturalnym procesom uczenia się i rozwoju, nie wykorzystuje też najnowocześniejszych wniosków na temat tego, jak najskuteczniej wiedzę przyswaja mózg. A wręcz przeciwnie, działa wbrew znanym już od jakiegoś czasu prawidłowościom. Dlaczego tak się dzieje i co można z tym zrobić? Zostańcie ze mną. A zanim do tematu odcinka, to chciałbym Was jeszcze zaprosić na Instagram. Człowiek Absurdalny po więcej inspiracji, cytatów, przemyśleń, dyskusji. Też pokazuję tam trochę innych moich pasji w ostatnim czasie, więc myślę, że fajne uzupełnienie tego, co dzieje się tutaj na kanale. Co do samego kanału, też chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy zasubskrybowali mnie w ostatnim czasie. To bardzo mi pomaga w rozwoju Człowieka Absurdalnego. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to też serdecznie do tego zapraszam. A teraz już do, do tematu szkoły. Skąd w ogóle moje dzisiejsze rozważania? Otóż objąłem ostatnio patronatem medialnym wydaną właśnie w Polsce książkę POMÓŻ DZIECKU MNIEJ MYŚLEĆ Christelle Petitcouleau autorki takich bestsellerów jak Jak mniej myśleć, jak lepiej myśleć, jak nie dać sobą manipulować. Autorka ta, jako doświadczona psychoterapeutka i trenerka od lat zajmuje się tematyką osób tzw. wysokowrażliwych, przez nią nazywanych też e, nadwydajnymi, ja poruszałem już trochę ten temat przy okazji odcinka o związku z osobą wysokowrażliwą, między innymi dlatego, tak ta książka mnie zainteresowała rozdział pierwszy: "Niedopasowani do systemu edukacji". No dobrze, ale co mają wysokowrażliwe dzieci do globalnego systemu edukacji? Myślę, że dużo. Autorka dużą część książki, która z założenia ma pomagać rodzicom dzieci wysokowrażliwych w ich wychowaniu, poświęca właśnie tematyce szkoły, tematyce edukacji, którą sama zna bardzo dobrze, bo pracowała przez lata jako nauczycielka, prowadzi też wiele szkoleń tak dla szkół, nauczycieli, jak i uczniów. I myślę, że bardzo fajnie wypunktowała największe problemy, jakie wiążą się właśnie z obecnym systemem szkolnictwa. Uważam też, że na przykładzie dzieci nadwydajnych, które źle odnajdują się w tradycyjnym systemie edukacji, doskonale widać, jak mało elastyczny jest system szkolny i jak będąc nastawiony na pewnego statystycznego, przeciętnego człowieka, bardzo źle radzi sobie z wszelkimi przejawami odmienności, niekonwencjonalnymi sposobami myślenia czy postrzegania świata. Pani Petit zauważa na przykład, że uczniowie wysoko wrażliwi, którzy sami w sobie są bardzo szeroką, zróżnicowaną grupą, Często w szkole otrzymują różne, mniej lub bardziej stygmatyzujące łatki i diagnozy, takie jak autyzm, ADHD, ADD, dysleksja i inne zaburzenia na dys, ale też przedwczesna dojrzałość, nadinteligencja, wysoki potencjał. I bardzo moim zdaniem trafnie zauważa też, że dysleksja dotyka 10% światowej populacji, czyli 700 milionów ludzi. Poważna dysleksja to problem 3%, czyli jednej osoby na klasę. Moim zdaniem, jeśli 10% populacji zmaga się z wrodzoną trudnością, która nie mija aż do końca życia, to nie jest to żadna trudność, ale po prostu pewna szczególna cecha. Czy gdyby nauczanie odbywało się w inny sposób, to problemy z nauką pojawiałyby się nadal? A czy bez nich szczególne cechy poznawcze na dys nadal byłyby traktowane jako zaburzenie? Myślę więc, że problemy, które dotykają w szkole osoby wysoko wrażliwe, a które związane są z nieelastycznością systemu nauczania, są też bardzo uciążliwe dla wielu innych grup uczniów, a jeżeli by je poprawić, mogłoby to być z korzyścią dla w zasadzie każdego. Wrzucam link do książki w opisie odcinka. Myślę, że może być ona bardzo wartościowa dla rodziców nie tylko dzieci wysokowrażliwych, ale uważam też, że może być ciekawa w zasadzie dla każdego, kto czuł, że system edukacji nie był skrojony pod niego. Myślę, że można dzięki niej bardzo dużo zrozumieć. A ja teraz wypunktuję kilka problemów z dzisiejszym systemem nauczania, na które zwraca uwagę m.in. pani Petit Colon i spróbuję Wam przedstawić pomysły, jak być może ten system nauczania dałoby się usprawnić. Rozdział drugi. Męczarnie nauczycieli. Autorka Pomóż dziecku mniej myśleć, ze swojego nauczycielskiego doświadczenia i pracy z dziećmi wysoko wrażliwymi zauważa, jak kluczowa w edukacji jest relacja nauczyciela z uczniem. Jak poza kompetencjami nauczycieli ważna jest ich empatia, elastyczność, kreatywne podejście i autentyczność. Tymczasem szkolnictwo publiczne to zazwyczaj napięte nauczycielskie grafiki i przeładowane klasy. Do tego dochodzi ogromne niedofinansowanie całego systemu, które najbardziej uderza w przypadku nauczycielskich wynagrodzeń. To oczywiście piękna idea, żeby szkoła przyciągała pasjonatów, ale w praktyce dobry fachowiec wymaga dobrego wynagrodzenia. Christel Petit-Collon puentuje to cytatem z francuskiej komiczki: Dawniej, żeby uczyć, trzeba było mieć powołanie. Dzisiaj Konieczna jest prawdziwa wiara. Problem braku pieniędzy i czasu nauczycieli, który pozwoliłby bardziej indywidualnie podchodzić do każdego ucznia, jest oczywiście kwestią strukturalną, wymagającą głębokich reform, ale w pomóż dziecku mniej myśleć, autorka proponuje bardzo fajną metodę, która myślę, że może pomóc każdemu nauczycielowi spojrzeć. Z trochę innej perspektywy na nauczanie. Sugeruje ona każdemu nauczycielowi rozpoczęcie nauki jakiegoś zupełnie obcego, abstrakcyjnego języka, np. koreańskiego, gdzie wszystkiego, począwszy od literek i całej logiki języka, trzeba się uczyć od początku, jak małe dziecko czy początkujący uczeń. Tego typu doświadczenie bardzo otwiera oczy na perspektywę uczniów, dla których to, co ma im do przekazania nauczyciel, jest często czystą abstrakcją. Rozdział trzeci: Filozofia współczesnej szkoły. Przy tym wszystkim należy jednak pamiętać, że pomimo najlepszych intencji niektórych nauczycieli, muszą się oni trzymać jednak ram wyznaczonych przez szkołę. I teraz jest to pytanie, dyskusja w zasadzie trwająca od lat, czy szkoła ma za zadanie uczyć młodych ludzi samodzielnego myślenia, kreatywności i elastyczności? Zdaniem pani Petikolą cele edukacji są inne. Uważa ona, że szkoła uczy przede wszystkim, jak być posłusznymi obywatelami, a Bycie dobrym polega na robieniu dokładnie tego, co jest wymagane. Czy więc szkoła koncentruje się przynajmniej na przekazaniu wszystkim uczniom w równym stopniu wiedzy? Niepowodzenia szkolne stały się problemem na skalę światową. Kto ich doświadcza? Grupa od 15 do 25% jednostek zbyt analitycznych, aby dopasować się do formy pedagogiki globalnej, wprowadzanej stopniowo od czasów powojennych. Jesteśmy zróżnicowani pod kątem wielu cech charakteru i sposobów, w jaki patrzymy na świat. Stąd też w różny sposób, w różnym tempie przyswajamy różne obszary wiedzy. Szkoła stawia jednak na strategię jednej ścieżki, do której większość ma się dopasować. A kto nie da rady, to już jego problem. Niektórzy jednak, jak francuski autor podręczników oraz książki Fabryka Kretynizmu, Jean-Paul Brigelli, dostrzega tutaj pewną prawidłowość. Skoro przemysł potrzebuje słabo wykwalifikowanej siły roboczej, to szkoła ma za zadanie usunąć z systemu szkolnego maksymalną liczbę uczniów jeszcze przed etapem szkoły średniej. Rozdział czwarty. Największe błędy w sposobie nauczania. Książka pani Peticolon podaje przykłady wielu błędów w samym systemie nauczania, które szczególnie mocno uderzają w uczniów wysokowrażliwych. Niektóre z nich są jednak moim zdaniem absolutnie uniwersalne i Praktycznie każdemu uczniowi utrudniają, zamiast ułatwiać przyswajanie wiedzy. Wybrałem trzy z nich, które moim zdaniem warto poznać, bo o ile z samą filozofią szkoły i kwestiami nauczycieli nie poradzimy sobie bez szerokich strukturalnych reform, to jednak z tymi metodami nauczania teoretycznie możemy sobie poradzić najłatwiej. Brak szerszego sensu w przekazywanej wiedzy. W odcinku o lenistwie opowiadałem o jednym z głównych problemów z motywacją do pracy, jakim jest poczucie braku sensu wykonywanych przez nas czynności. Wspominałem też o praktycznej technice, która polega na poszukaniu czasami szerszego, czasami węższego kontekstu wykonywanego przez nas zadania, żeby w ten sposób odnaleźć odpowiednio skalibrowaną chęć do działania. Bardzo podobny problem dotyka też jednak obszaru edukacji. Uczniowie często nie rozumieją szerszego kontekstu przekazywanej wiedzy, nie znają planu, według którego materiał rozłożony jest na lekcje i miesiące, bardzo brakuje im też praktycznych odniesień do zrozumiałych dla nich przykładów i doświadczeń. Ciężko więc mieć do nich pretensje, że często demotywuje ich poczucie bezsensowności swojej edukacji. Zasada jednej dobrej odpowiedzi. Ponieważ większość nauczania podporządkowana jest w zdawaniu sprawdzianów i egzaminów, nadrzędnym założeniem przekazywanej wiedzy jest więc niejako idea, że zawsze istnieje tylko jedna dobra odpowiedź. O ile jednak podejście to ma sens, np. w przypadku nauczania dat pewnych historycznych wydarzeń, to jednak w przypadku wielu innych zagadnień istnieje wiele ścieżek dochodzenia i interpretacji. Nie mówiąc już o tym, że w dorosłym życiu bardzo często mierzymy się z sytuacjami, gdzie jedna dobra odpowiedź nie istnieje. Jak łatwo się domyślić, taki schemat nauczania zabija samodzielne myślenie oraz szeroko rozumianą kreatywność. Ciekawe badania nad tak zwanym myśleniem rozbieżnym pokazują, że 98% dzieci w wieku od 3 do 5 lat posiada zdolność do twórczego myślenia rozwiniętą na bardzo wysokim poziomie. Jednak po ukończeniu całej edukacji ten sam wysoki wynik osiąga już tylko 2% osób. Szkoła piętnuje popełnianie błędów. Wiecie, że psychologiczną podstawą mechanizmu uczenia się jest popełnianie błędów? Ważne badania nad uczeniem się przeprowadzili norwescy neurologowie z Uniwersytetu w Bergen. Odkryli oni, że w mózgu człowieka, po tym jak popełni on jakiś błąd, aktywuje się tzw. Układ Nagrody. Naturalnie motywujący go do wykonania w przyszłości tej samej czynności, ale już prawidłowo. Zapis pracy mózgu w czasie powtarzania błędnie wykonanej czynności pokazuje, że mózg zaczyna koncentrować się na szukaniu nowych rozwiązań i analizie sytuacji po to, by ostatecznie poprawnie wykonać dane zadanie. Czy jednak w naszych szkołach jest miejsce na popełnianie błędów? Teoretycznie tak, byle nie na sprawdzianach, kartkówkach i podczas ustnej odpowiedzi przy tablicy. Tylko czy w klasach rzeczywiście panuje atmosfera pozwalająca na rozwijające błądzenie? Myślę, że wielu uczniów, którzy choć raz zdecydowali się na zadanie tak zwanego głupiego pytania na forum klasy, nauczyło się, że jeśli nie jest się czegoś w 100% pewnym, to lepiej siedzieć cicho. Rozdział 5. Jak naprawić szkołę? Tak jak wspominałem, system edukacji potrzebuje wielu głębokich reform. Niemniej z ogromną korzyścią dla wszystkich uczniów, nie tylko tych wysoko wrażliwych, byłoby, gdybyśmy przynajmniej małymi krokami zmierzali do zmian w dobrym kierunku. Spośród interesujących postulatów, z jakimi spotkałem się nie tylko w książce Pomóż dziecku mniej myśleć, które to najczęściej się powtarzają i pod którymi też zdecydowanie mógłbym się podpisać obiema rękami, wymienia się stworzenie środowiska do nauki. W którym uczniowie czują się pewnie i bezpiecznie, a ich ciało i mózg nie są zalewane hormonami stresu, kortyzolem i adrenaliną. Mogą uczyć się rzeczy odnoszących się do ich aktualnych doświadczeń, aktualnej wiedzy. Mogą działać, eksperymentować i popełniać błędy. Mają możliwość podążania za dorosłymi, którzy wzbudzają ich entuzjazm. Drodzy, tyle na dzisiaj. Myślę, że temat ocean absolutnie nie jest wyczerpany, choć te kilka wątków, które między innymi zaczerpnąłem z książki. Pomóż dziecku mniej myśleć. Myślę, że są fajnym wstępem do dyskusji, do rozważań, do której teraz Was zachęcam tutaj szczególnie w komentarzach. Czy jeszcze tkwicie w systemie edukacji? Czy już jesteście dawno po nim i macie jakieś e, przemyślenia z takiej już szczególnie dalszej perspektywy? Być może Wasze dzieci e, właśnie się z tym systemem edukacji mierzą. No jest, jestem ciekaw, co, co w tych komentarzach się e, pojawi. Ja jeszcze raz serdecznie zapraszam Was tradycyjnie na Instagram. Czeka absurdalnego. E, zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie na kanale. I widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.